Pokój i dobro, kochani. Dziś jest środa, 31 maja. W liturgii obchodzimy święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, opisuje to wydarzenie, kiedy Maryja po zwiastowaniu poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w Judei, do swojej krewnej Elżbiety, o której usłyszała, że jest w stanie błogosławionym, że będzie miała dziecko. To spotkanie dwóch kobiet było niesamowite, dlatego że wtedy już był obecny Pan Jezus. Jezus był obecny pod sercem Maryi i mimo że był ukryty, to nie znaczy, że nie był skutecznym, dlatego że również dzieciątko, które było pod sercem Elżbiety, poruszyło się z radości. I czasem, kochani, z nami tak jest, że kiedy zanosimy komuś Jezusa, niekoniecznie musimy od razu brać kropidło, monstrancję czy Słowo Boże, ale po prostu być z człowiekiem, mieć w sercu Pana Jezusa i iść do drugiego człowieka z sercem. Maryja poszła ze swoim sercem, nie tylko z dobrym słowem, ale poszła po to, żeby pomagać, poszła, żeby służyć. Nie żeby plotkować, nie żeby gościć się, ale żeby jej służyć. I została tam do momentu, kiedy Elżbieta nie porodziła swojego syna, który był krewnym Pana Jezusa, czyli Jana Chrzciciela. To spotkanie, kochani, było przepełnione ogromną chwałą Bożą. Do tego stopnia, że Maryja wypowiedziała ten niesamowicie piękny hymn uwielbienia. Wielbi dusza moja Pana. Tam był obecny Pan Bóg. Chwała Boża była na pierwszym miejscu. Maryja wychwalała Pana Boga w tym, czego sama doświadczyła i również w tym wszystkim, czego doświadczyli jej praojcowie, jej przodkowie i członkowie jej narodu. Również w tym hymnie Maryja zawarła słowa, które mówią o tym, że Pan Bóg jest hojny i dostrzega również tych, którzy są pokorni, że nie gardzi ludźmi, którzy nie są przebojowi. Maryja była pokorną służebnicą pańską i dlatego Pan Bóg znalazł jej serce i sprawił, że ona stała się Matką Zbawiciela Świata. Maryja się na to zgodziła. Oby, kochani, nasze spotkania wyglądały tak samo jak spotkanie Maryi i Elżbiety, żeby był tam obecny Pan Jezus, by była tam obecna również chwała Boża, by poszukiwano tego, czego Pan Bóg chce, a nie tego, czego my chcemy. Oby nie było w naszych rozmowach plotek czy mówienia o innych ludziach, dobrych czy złych rzeczy, żebyśmy potrafili cieszyć się swoją obecnością i cieszyć się chwałą Bożą. Jest, kochani, bardzo piękny zwyczaj, kiedy spotyka się dwóch chrześcijan, że pozdrawiają się po Bożemu. Na przykład, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, na wieki wieków amen. Albo ministranci pozdrawiają się, króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie. Albo pozdrawiamy się, szczęść Boże, daj Panie Boże, albo tak samo odpowiadamy. Albo franciszkanie pozdrawiają się również pokój i dobro. Jak pewnie wiecie, kochani, są cztery rodzaje modlitwy. Modlitwa prośby, modlitwa przebłagania, modlitwa dziękczynienia i modlitwa uwielbienia. Modlitwa prośby najczęściej stosowana wtedy, kiedy chcemy coś załatwić z Panem Bogiem, czegoś od Niego potrzebujemy. Druga modlitwa, modlitwa przebłagania, wtedy, kiedy gdzieś tam nabroimy i chcemy po prostu zrzucić ten ciężar z siebie, chcemy prosić Pana Boga o miłosierdzie. I trzeci rodzaj modlitwy to modlitwa dziękczynienia, kiedy dostrzegamy Boże działanie w naszym życiu i kiedy okazujemy Mu swoją wdzięczność. Natomiast czwarty rodzaj modlitwy, modlitwa uwielbienia, to już jest wyższa szkoła jazdy, powiedziałbym. Maryja dzisiaj pokazała nam wzór, w jaki sposób uwielbiać Pana Boga. Nic nie chcemy załatwić podczas modlitwy uwielbienia. To jest modlitwa absolutnie bezinteresowna. Chcemy po prostu upajać się obecnością Bożą. Chcemy się delektować tym, że jaki wspaniały i niesamowity jest Pan Bóg. Jeśli byśmy więcej uwielbiali Pana Boga, mniej musielibyśmy Go prosić. Tak jak mówi Pismo Święte, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Na zakończenie, kochani, chcę przekazać Wam Boże błogosławieństwo z mojego klasztoru z Łodzi. Bardzo cieszę się z tej naszej relacji, mimo że Was jeszcze w życiu nigdy nie spotkałem, to jednak wiem o tym, że wśród nas jest obecny Pan Jezus. I bardzo cieszę się z wszystkich dobrych słów, które umieszczacie tam u dołu w komentarzach. Obiecuję modlitwę za Was wszystkich, by w naszych relacjach, tak jak w relacji między Maryją a Elżbietą, był obecny Pan Jezus, by obecny na pierwszym miejscu był Pan Jezus. Nie moja twarz, nie to, co gdzieś tutaj Wam przekazuję, ale to, co Pan Jezus chce powiedzieć do waszego serca. I mimo że Pana Jezusa tutaj nie widać, bo jest ukryty,
to nie znaczy, że nie jest skuteczny, dlatego że On działa dzisiaj w waszych sercach. Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże. Pa, pa. Do jutra.